Rak to nie wyrok. To zdanie słyszymy niemal każdego dnia, czy to z ekranów telewizorów, czy też czytamy o tym w gazetach. Co zrobić, by rak wyrokiem się nie okazał? Między innymi o tym w naszym programie, w którym powiemy także o profilaktyce, o statystykach, a także o tym, jak nowotwory w Wielkopolsce najnowocześniejszymi metodami leczyć. Dariusz Nowakowski, witam i zapraszam. Boimy się chyba prawdy i myślę, że to jest taka ucieczka i próbujemy się tłumaczyć tym, że nie mamy czasu, że jesteśmy zagonione, bo dzieci, bo różne dziwne zajęcia. Natomiast no, uważam, że jednak trzeba znaleźć czas dla siebie, bo życie mamy jedno. Projekt Wielkopolska Onkologia to takie kompleksowe podejście do kwestii onkologicznych, zarówno związane z profilaktyką pierwotną, gdzie zastanawiamy się, co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania, co zrobić, żeby lepiej żyć, jak i kwestia profilaktyki wtórnej, czyli szybkich badań związanych z profilaktyką chorób onkologicznych, jak i wsparcia już pacjentów, którzy w zakresie onkologii usłyszeli diagnozę. To rzeczywiście bardzo duży projekt, dlatego że na terenie całej Wielkopolski w poradniach lekarzy rodzinnych przebadanych zostanie 10 tysięcy pacjentów, natomiast specjalistyczne badania to liczba 4 tysięcy osób, które będą miały wykonaną niskodawkową tomografię komputerową, badania w zakresie kolonoskopii, gastroskopii, a także mamografii. I tu ciekawe, mamografia wykonywana będzie dla pań, które nie objęte są programem profilaktycznym Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli nie dublujemy rzeczy, które związane są z finansowaniem świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyczny głównie oscyluje wokół najczęściej występujących nowotworów. Zatem są to nowotwory płuc, są to nowotwory piersi w przypadku kobiet. Natomiast także zwróciliśmy się w przypadku takich badań, do których dostęp jest utrudniony, a więc nowotwory układu pokarmowego. Pewna część działań będzie także związana z profilaktyką nowotworów krwi, a także z obszarem nowotworów skóry, bo na przykład poradnie lekarza rodzinnego wyposażone zostaną w ramach projektu w dermatoskopy i lekarze rodzinni zostaną przeszkoleni, jak prowadzić badania profilaktyczne w tym zakresie. Tomografia komputerowa, badanie do niedawna uznawane przez wielu pacjentów za badanie bardzo luksusowe. Tymczasem od jakiegoś czasu także w tym szpitalu jest badaniem podstawowym w diagnostyce nowotworu płuc. Badanie profilaktyczne jest skierowane do całej populacji. No, przede wszystkim osoby na pewno z grup ryzyka, czyli takie, które palą papierosy lub paliły papierosy. Takie, u których w rodzinie występowała choroba nowotworowa płuc. Choroby nowotworowe są chorobami powszechnymi. U każdej osoby po 45, po 50 roku życia należy myśleć o profilaktyce chorób nowotworowych. Rak płuca jest na pierwszym miejscu wśród wszystkich nowotworów złośliwych pod względem liczby zgonów. Pięcioletni czas przeżycia chorych z rakiem płuca to jest zaledwie 15% wszystkich chorych, u których rozpoznano nowotwór. Umiera rocznie w Polsce ponad 22 tysiące osób z powodu raka płuca, a wykrywanych jest 20 tysięcy. Proszę Panią na badanie profilaktyczne tomografii komputerowej, dobrze? My pacjentów oczywiście kwalifikujemy. Wystarczy właściwie do nas się tylko zgłosić. Jeżeli jest taka potrzeba, to my takie badanie wykonujemy tu w ramach programu norweskiego. Można się położyć tak, żeby trafić tutaj głową na plecach, a nogami do końca materaca, dobrze? O,
rączki poprosiłbym sobie przełożyć na głowę, dobrze? Okej, na prosto, najlepiej wyprostowane, właśnie. Badanie trwa bardzo krótko, poniżej 1 minuty cały czas skanowania, niewielka dawka promieniowania. Dobrze, proszę Panią, teraz podłączę Pani kontrast, przepłuczemy pierw solą, sprawdzimy, czy węflon działa dobrze. Nic nie bolało? Nie. Dobrze, za chwilę zaczynamy badanie. Uwaga, teraz podamy kontrast, może zrobić się gorąco, proszę się nie wystraszyć. Kroi nasz plasterek, tak można z grubsza powiedzieć. Właściwie widzimy każdy milimetr sześcienny naszej tkanki płucnej. Rozdzielczość przestrzenna takiego badania jest bardzo, bardzo wysoka. Nie ma możliwości przeoczyć ogniska. My rozpoznajemy guzki od 1 milimetra w górę, czyli można powiedzieć na granicy czułości i rozpoznawalności naszego wzroku. Jest to jeden z najtrudniejszych do leczenia nowotworów. Papierosy. 90% chorych na raka płuca pali. Pali najczęściej długo, pali dużą codziennie, dużą liczbę papierosów. Bardzo dużo badań wnosi. A jednocześnie daje, mam na myśli taki spokój wewnętrzny, że rozgrzeszamy się trochę z tego, że jednak nie jesteśmy chorzy. Może coś to badanie zmieni w naszym życiu. Czasami właśnie taki moment, niepewność, znalezienie czegoś podejrzanego powoduje, że dokonujemy ogromnych zmian w swoim życiu i może będzie to bodziec na przykład do zaprzestania palenia. W diagnostyce chorób nowotworowych, infekcyjnych w tej chwili dwa badania odgrywają podstawową rolę. Badania obrazowe, wśród których tomografia wysunęła się w ostatnich latach dzięki nowym możliwościom technicznym na szczególne miejsce. Ale jako drugi element, drugi segment, drugi pion, bezwzględnie badanie endoskopowe. Bronchoskopia jest bardzo ważnym badaniem w różnicowaniu zmian nowotworowych i zmian zapalnych. Pobieramy popłuczyny do badań mikrobiologicznych, też badań w kierunku gruźlicy. Płat środkowy, płat dolny i podczas badania, nie wizualizując na szczęście żadnych specjalnych zmian podejrzanych o proces rozrostowy, pobieramy popłuczynoskrzelowe. Pacjenci do badania bronchoskopowego będą zgłaszali się skierowani przez i lekarzy rodzinnych, i lekarzy pulmonologów. Dodatkowych 900 badań bronchoskopowych, które wykonamy, myślę, że zabezpieczą na pewien czas, rok, półtora roku Wielkopolskę, sprawiając, że dostęp będzie bardzo płynny. Termin oczekiwania to będzie rzeczywiście z dnia na dzień. Profilaktyka zawsze więcej daje, niżeli już jak się jest bardzo chory. Zawsze byłam przekonana, że profilaktyka jest znakomitą sprawą. Nowotwór piersi należy do zdecydowanie najczęściej wykrywanych nowotworów u kobiet. Tymczasem wczesne wykrycie gwarantuje niemal pełne wyleczenie. Drogie panie, ważne, by zawczasu pojawić się w takiej pracowni jak ta, pracowni mammografii. Tu badanie trwa zaledwie kilka minut, a wynik błyskawicznie pojawia się na ekranie komputera. Dorosłam przede wszystkim do tego, żeby przyjść na badania. Jestem niestety obciążona genetycznie, także to też na pewno kosztowało mnie dużo czasu, żeby nastawić się psychicznie na takie przyjście. Aczkolwiek uważam, że no przede wszystkim każda kobieta powinna mieć taką możliwość i powinna z niej skorzystać, żeby jednak badać się, bo kto jak nie my same zadbamy po prostu o siebie, nikt o nas inny nie zadba, my musimy tutaj same o siebie walczyć. W naszym szpitalu wykonujemy badania profilaktyczne w zakresie programu rządowego, który skierowany jest do kobiet po 55 roku życia i które jeszcze nie skończyły 69 lat. Dzięki programowi norweskiemu rozszerzamy te wskazania do wykonania badania profilaktycznego piersi także dla kobiet młodszych po 40 roku życia i dla kobiet starszych
po 70 roku życia, które cały czas były w programie rządowym. Proszę Pani tutaj, ręka tutaj mocno, musimy założyć kawałek do przodu. Tutaj rękę mocno założę, tak, wypuścić, wyrzutko. Główka do góry. To też jest program, którym chcemy włączyć lekarzy rodzinnych w działania profilaktyczne choroby nowotworowej. Każdy lekarz rodzinny ma prawo pacjentce powiedzieć, że jest taka możliwość wykonania badania, wypisać skierowanie lub też nie. Ale u nas pacjentka zostanie zakwalifikowana do badania, będzie miała rozmowę z onkologiem, który to skierowanie wypisze. Głowa do góry wysoko. Świetnie. Już ostatnie zdjęcie. Dobrze, po bólu. Nic się nie dzieje. Póki co. No badanie generalnie trwa z jakieś 2-3 minuty. Nie jest to przyjemne badanie, ale da się przeżyć jak najbardziej. Czekam na wynik. Mam nadzieję, że tak. Nie ma innej opcji. Po prostu musi być dobrze i tyle. My po pierwsze będziemy starali się zaangażować lekarzy rodzinnych, uwrażliwić ich, że w ramach tego projektu jest bardzo łatwy dostęp tak naprawdę do bezpłatnych badań, do których pacjenci bardzo często czekają miesiącami. Profesor Roderick Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, jest naszym gościem. Panie profesorze, witam serdecznie. Te statystyki nie pozostawiają złudzeń. W najbliższym czasie co czwarty z nas może zachorować na nowotwór. Skąd taki pesymizm? Myślę, że dowodami na to jest to, że Wielkopolska niestety też przoduje w zachorowaniach na nowotwory złośliwe. Jesteśmy w tym tak zwanym rankingu na drugim miejscu pod względem województw i liczby zachorowań na nowotwory złośliwe. W tej chwili szacujemy, że w Wielkopolsce co roku zachoruje ponad 13,5 tysiąca naszych mieszkańców na nowotwory złośliwe. W tym ponad 6700 mężczyzn i ponad 6800 kobiet. To jest przerażające. Cóż się stało w ostatnich latach, że tak wiele tych nowotworów wychodzi, chociażby w badaniach? To jest kwestia lepszej diagnostyki, to jest kwestia tego, że jesteśmy bardziej świadomi tego, że powinniśmy przychodzić, badać, że jakieś niepokojące objawy się pojawiają, a więc idziemy do lekarza? Takie trzy podstawowe zagadnienia, które wchodzą tutaj w skład tego problemu, myślę, to przede wszystkim nadmierna ekspozycja na te czynniki rakotwórcze, tak zwane, szczególnym zaznaczeniem narażenia i ekspozycji na dym tytoniowy. Drugi taki element, który jest bardzo szeroko podkreślany, to brak prawidłowych działań w kierunku wdrożenia tak zwanych metod badań przesiewowych w odniesieniu czy do populacji męskiej w kierunku wyeliminowania potencjalnego zachorowania na raka jelita grubego. U kobiet to są dwa podstawowe nowotwory, które są objęte tymi badaniami przesiewowymi. To jest rak piersi, rak szyjki macicy. To jest to, że zbyt mała populacja osób jest weryfikowana, zbyt późno rozpoznajemy te nowotwory. Ale wzrost zachorowań również jest związany z tym, że nasze społeczeństwo się starzeje. Jakie są perspektywy na najbliższe, no nie miesiące, ale lata, to niestety będzie w tak złym kierunku, jakim mówimy, szło? Czy dzięki tej diagnostyce, chociażby jak tu w szpitalu, i wcześniejszemu wykrywaniu, leczeniu jest szansa na zahamowanie tego niekorzystnego trendu? Naszym głównym celem jest to, żeby wykrywać te procesy nowotworowe w jak najwcześniejszych stadiach zaawansowania, żeby one były podatne na radykalne leczenie, żebyśmy naszych chorych mogli całkowicie wyleczyć z tego procesu nowotworowego, bo musimy pamiętać, że zachorowanie na nowotwór złośliwy, zachorowanie na raka nie oznacza wyroku. I stąd te programy, które mają pomóc w wykrywaniu, w leczeniu, no i w zahamowaniu tego niekorzystnego trendu, prawda? Które również względnie tak. Ktoś, kto nas słucha w tej chwili, być może zada sobie pytanie, czy ja, siedząc przed telewizorem, jestem w stanie cokolwiek zrobić, aby ustrzec się przed nowotworem. No bo rozmawiamy o tym, że możemy przestać palić papierosy, zdrowiej żyć, ale tak naprawdę, czy to jest wszystko, co możemy zrobić, czy też jeszcze jest coś, co... No myślę, że musimy wsłuchiwać się w informacje dotyczące możliwości przeprowadzenia badań profilaktycznych, badań przesiewowych, czyli tam, gdzie
kobieta dostaje zaproszenie na wykonanie badania mamograficznego. A chętnie korzysta? No właśnie nie do końca. No właśnie. Właśnie nie do końca. Polskie społeczeństwo jest oporne na tego typu zaproszenia, co jest nieporównywalne z innymi krajami wysoko rozwiniętymi tej Europy, Europy tak zwanej zachodniej, gdzie wszyscy uważają, że to wręcz jest obowiązek. Jak przekonać człowieka, żeby poszedł na badanie profilaktyczne? Ale mówi, ja nie jestem w tej grupie ryzyka, ja nie pójdę. Jak pan profesor przekonał? No ja myślę, że trzeba spojrzeć na swoją rodzinę, zobaczyć dzieci, zobaczyć wnuki, dla których chcemy żyć, chcemy pracować, chcemy im dalej się poświęcać i żeby wykluczyć proces chorobowy, który mógłby stanąć na drodze temu wszystkiemu, pokrzyżować wszelkie plany, tak jak niektórzy mówią, że to wtedy niebo spada na głowę człowiekowi, który usłyszy, proszę pana, ma pan raka, to jedyną drogą, żeby zmniejszyć populację chorych z rozpoznanym nowotworem, jest przeprowadzenie badań profilaktycznych. No i to właśnie, drodzy Państwo, jest chyba doskonała puenta naszej rozmowy. Przeprowadzenie badań profilaktycznych, bo to może nas ustrzec przed nowotworem. Posłuchajmy tych słów, bo naprawdę warto pójść na badanie profilaktyczne, żeby potem nie żałować, że nie byliśmy i zachorowaliśmy. Cały program ma taką ideę rzeczywiście bardzo szybkiego i łatwego dostępu pacjentów, począwszy od zdobycia wiedzy, skończywszy na leczeniu. Myślę, że w jakiejś części jesteśmy w stanie oszukać przeznaczenie. To, jak pokazują nam bardzo duże badania europejskie, w przypadku chorób nowotworowych, jeśli stosujemy parę podstawowych zasad, ale jesteśmy w tym konsekwencji, prawdopodobieństwo tego, że dotknie nas choroba nowotworowa, zmniejsza się o prawie 40%, więc w tym zakresie jesteśmy w stanie oszukać przeznaczenie, a na pewno jesteśmy w stanie zminimalizować przeznaczenie, jeśli bardzo wcześnie uda nam się chorobę nowotworową wykryć. 14 tysięcy osób w całej Wielkopolsce co roku słyszy diagnozę choroba nowotworowa. W tym szpitalu realizowany jest program, który daje szansę na wykrycie schorzenia u kilku tysięcy osób. To szansa, której nie powinniśmy zmarnować.